Zbigniew M. nazywany był Carringtonem z racji wielkiego majątku, którego miał dorobić się w czasach polskiej prohibicji alkoholowej. Przez lata jego grupa zalewała Polskę w zachodni spirytus, z którego wiele polskich gangów tworzyło wysokoprocentowe alkohole. W pewnym momencie w szeregach jego grupy doszło do wewnętrznych tarć, które dla samego Carringtona skończyły się tragicznie. Zbigniew M. urodził się w 1966 roku w Zawidowie, niewielkiej miejscowości na granicy polsko-czeskiej. Ukończył on szkołę zawodową w Zgorzelcu. Później dość szybko miał podejmować się pracy. Gdy nie był jeszcze pełnoletni, pracował między innymi w fabryce produkującej trumny w miejscowości Zgorzelec-Ujazd. Niewiele jest dostępnych informacji o Zbigniewie M. przed rokiem 1989. Można znaleźć niezweryfikowane informacje, iż miał podejmować legalnych prac w Zgorzelcu czy w okolicach. W nowy ustrój Carrington miał wejść już jako dojrzały, 23-letni mężczyzna, który wraz z bratem Ryszardem szukał odpowiedniego miejsca dla siebie. Po zmianach ustrojowych, a przede wszystkim wejściu kapitalizmu, otworzyła się możliwość zarabiania dla młodych, przedsiębiorczych osób. Początek lat 90. ubiegłego wieku w Polsce to rozkwit korzystania z możliwości, które przyniósł nowy ustrój. W aglomeracji warszawskiej powstają dwie duże grupy przestępcze, medialnie nazywane mafią pruszkowską i wołomińską. Będące protoplastami dla innych, w każdym innym większym mieście wojewódzkim powstawały grupy, gangi lub małe szajki, które rozpoczynały nie do końca legalne interesy. W województwie dolnośląskim, w którym znajdował się Zawidów, Zbyszka M. również dochodziło do tworzenia takich grup. We Wrocławiu wiele przestępców z lat 80. zawierało bliskie relacje ze sobą, ale również w Zgorzelcu. W mieście pogranicznym dochodziło wtedy do przestępczości, lecz na mniejszą skalę. Wtedy też, dzięki wykorzystaniu umiejscowienia granicznego z Niemcami, powstawały małe siatki szmuglujące kontrabandę pomiędzy Polską a Niemcami. W tym specjalizować się miał już wtedy pochodzący ze Wschowy Jacek B. pseudonim Lelek. Zbyszek M. wraz z bratem Ryszardem mieli również rozpocząć podobny proceder. Szmuglowano wówczas przy pomocy tzw. mułów na granicy alkohol i papierosy, który w Niemczech sprzedawano z odpowiednią przebitką. Tak też Zbigniew M. miał rozpocząć swój pierwszy przestępczy proceder. Zbigniew M. rozpoczynał jak większość w podobnym okresie od przemytu drobnego przy użyciu tzw. mułów, czyli osób transportujących kontrabandę pomiędzy granicami. Gdy zgromadził odpowiedni kapitał, miał zakupić ponton i przy jego pomocy transportować papierosy do Niemiec. Wtedy też zarobił większe pieniądze, które postanowił zainwestować w legalny interes. Pieniądze zarobione na nielegalnym drobnym przemycie Zbigniew M. miał zainwestować w firmę transportową. Pierwszą z nich założyć miał już w 1995 roku. Początkowo miał trudnić się transportem pomiędzy Polską a Niemcami oraz Polską i Włochami. Za granicę przewoził różnego rodzaju dobra, natomiast z Włoch miał do kraju sprowadzać meble, a z Niemiec tekstylie w postaci ubrań. Firma transportowa przynosiła godne zyski, lecz ten postanowił dorobić się szybciej.
Transporty spirytusu w tamtych latach stanowiły jedno z głównych źródeł zarobku wielu grup przestępczych w Polsce. Tym też zainteresować miał Zbigniew M. Przy wykorzystaniu jednej z ciężarówek miał zakupić od dawnych znajomych partię spirytusu we Włoszech i przetransportować ją do Polski. Według niepotwierdzonych informacji jego odbiorcami na ten czas miały zostać osoby związane z tzw. łódzką ośmiornicą, czyli grupą przestępczą działającą w aglomeracji łódzkiej i jej okolicach. Na granicy polsko-niemieckiej miała nastąpić budowa autostrady łączącej oba kraje, którą dzieliła Nysa Łużycka. W miejscowości Sękowice koło Gubina rozpoczynała się budowa, a prowizoryczny most techniczny miał stanowić prototyp do tej budowy. Damian P., pseudonim Pomyk lub Płomyk, osoba blisko związana z Jackiem B., pseudonim Lelek, miała wskazać Sękowicki most jako idealną opcję do transportu kontrabandy. Wtedy też Zbigniew M. oraz Jacek B. mieli wejść w spółkę i razem prowadzić przestępczy proceder z wykorzystaniem wspomnianego mostu. Transporty odbywały się z Francji i Włoch do Polski. Odbiorcami alkoholu miały być m.in. łódzka ośmiornica, gang ząbkowsko-praski liderowany przez braci Niewiadomskich, czy ponoć sam Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś. Majątek Zbigniewa M. powiększał się. Kupił on mieszkanie w jednym z zawidowskich bloków. Po mieście natomiast poruszać się miał autem marki Mercedes-Benz S500. Inwestował również w biznes, rejestrując kolejne firmy transportowe czy zakupując ciągniki siodłowe. Wtedy też mówiono na niego Carrington, w odniesieniu do Blake'a Carringtona z serialu Dynastia, który był bardzo bogaty. Wtedy też skupił wokół siebie grono wiernych mu osób. Wśród jego grupy można wymienić jego brata Ryszarda M. pseudonim Azja, Romualda L. pseudonim Rekin, czy Jana M. pseudonim Gruby Janek. Jacek B. pseudonim Lelek natomiast posiadał własną grupę, lecz wraz z Carringtonem sukcesywnie działali we wspólnym interesie, który był przemyt alkoholu. Każdy z nich miał mieć swoje własne grono odbiorców. Dodatkowo Carrington miał ponoć zajmować się handlem narkotykami, który miał otrzymywać od gangsterów z gangu ząbkowsko-praskiego. Gdy w 1997 roku przemyty kontrabandy nazywano spirytusowymi żniwami, grupa przemytników pod dowództwem Carringtona i Lelka była świetnie przygotowana. Skorumpowali bowiem strażników granicznych, posiadali profesjonalne radia do komunikacji pomiędzy sobą oraz skanery fal częstotliwości do podsłuchu polskich, jak i niemieckich służb. W grupie były określone role i zadania. Każdy z jej członków posiadał swoją rolę, a przemieszczająca się kontrabanda była niezidentyfikowana przez służby. W lutym 1998 roku Pomyk miał przemycić ciężarówkę z kontrabandą sam, bez informowania swoich mocodawców. Wtedy też miał uszkodzić stojący dźwig należący do firmy, a także sam most. Od tego momentu przejściem zainteresowała się policja, co spowodowało również zmianę miejsca transportu. Z tego też powodu Lelek oraz Carrington mieli się poróżnić i przestać współpracować wspólnie. Jacek B., pseudonim Lelek, miał duże poważanie w półświatku, więc na jego stronę zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi skupionych wcześniej przy Carringtonie. W marcu 1998 roku Lelek wraz ze swoim przyjacielem Jerzym K. wracali z dyskoteki Młyn w Gryfowie Śląskim. W momencie, gdy zbliżali się do Lwówka Śląskiego, zorganizowano zasadzkę. Drogę zabarykadowano im drewnianymi słupkami, a z lasu wyskoczyć mieli zamachowcy. Życie obu uratowały umiejętności kierowcy Lelka. Ten zawrócił pojazd i uciekł z miejsca. 26 maja tego samego roku przy ulicy Zamieńsko-Lubańskiej w Zgorzelcu otworzono ogień do grupy Białorusinów.
Z 8-osobowej grupy dwie zginęły na miejscu, a dwie inne odniosły rany postrzałowe. Domniemywano, że osoby te miały być sprowadzone do Polski przez Carringtona do wyeliminowania lelka. Ponoć chwilę przed zamachem grupę Białorusinów miał ostrzec Piotr M., pseudonim Pedro, syn Jana M., pseudonim Gruby Janek, lecz zanim ci udali się do pojazdów, nastąpił ostrzał. Sam Piotr M., pseudonim Pedro, niedługo później miał zostać postrzelony przez nieznanych sprawców. W zeznaniach wskazał, że w strzelających do niego rozpoznał Jarosława J. i braci Dariusza i Tomasza P., dawnych współpracowników Carringtona, którzy przeszli do grupy Lelka. W czerwcu 1998 roku porwano niejakiego Grzywę, człowieka Carringtona. Przetrzymywano go w miejscowości Modrzewie. Grupa Carringtona odbiła go, mordując czterech jego porywaczy. Wśród zamordowanych był Dariusz P. oraz Damian P., pseudonim Pomyk. W lipcu natomiast pod hotelem Baron w Jeleniej Górze ostrzelano ludzi Lelka. Wśród nich był Sebastian K., pseudonim Ryży. Odwet za tę akcję zorganizowano 31 sierpnia. Pod blokiem na ulicy Budowlanych w Zawidowie, gdzie mieszkał Carrington, podłożono ładunek wybuchowy. Gdy zamachowcy zauważyli wychodzącego Carringtona, odpalili zapalnik. Ten cofnął się, by zamknąć drzwi do klatki. Ten ruch uratował mu życie. Doznał on bowiem poważnych ran twarzy od odłamków, lecz przeżył i niedługo później wyszedł ze szpitala. We wrześniu 1998 roku odbył się ostatni krwawy akt w wojnie zgorzeleckiej. Z nocy z 6 na 7 września na drodze z Leśnej do Boszkowic Walerian K., pseudonim Kim lub Koreańczyk, wraz z Markiem J. poruszał się pojazdem marki BMW. Za nimi przez dłuższy czas poruszał się pojazd marki Ford Sierra. Ewidentnie śledzeni przez ten pojazd, Marek J. i Walerian K. byli pewni, że są to ludzie Carringtona, którzy chcą ich zamordować. Oddalili się od pojazdu z dużą prędkością, po czym zatrzymali się w poprzek na jezdni. Marek J. uciekł w kierunku lasu, natomiast Walerian K., widząc nadjeżdżający pojazd, oddał strzały z karabinku. Gdy kierowca zatrzymał się, nakazał opuszczenie pojazdu pięciu młodym mężczyznom. Wtedy też po kolei każdego z nich zamordował strzałem w głowę. Grupa mężczyzn nie była powiązana w żadnym stopniu z Carringtonem. Według pewnych informacji mieli oni należeć do grupy złodziei samochodów nazywanej Grupą Nowaka ze Zgorzelca. Po 3 tygodniach od egzekucji Marek J. zginął w wyniku wybuchu bomby w swoim mieszkaniu w Zgorzelcu, którą konstruować miał, aby wyeliminować Carringtona. Natomiast Walerian K. został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Pod koniec września 1998 roku policja rozpoczęła wielką obławę na gangsterów z zachodniej granicy. Aresztowano ponad 100 osób z obu grup, w tym samego Carringtona. Zarekwirowano kilka sztuk broni, arsenał amunicji oraz kilkadziesiąt kilogramów materiałów wybuchowych. Z Carringtonem na ławie oskarżonych zasiadło 26 osób, w tym jego brat oraz wspólnik Jan M., pseudonim Gruby Janek, a także 5 strażników granicznych. Postawiono im zarzut przemytu do Polski blisko 2 milionów litrów spirytusu bez akcyzy, co doprowadziło Skarb Państwa do utraty 154 milionów złotych. Gdy jego ludzie zeznawali, sam Carrington podjął się złożenia obszernych zeznań i przyznał się do winy. Dzięki temu w kwietniu 2000 roku wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 tysięcy złotych i miał oczekiwać wyroku skazującego. Jednak go nie doczekał. Gdy proces toczył się, latem 2002 roku Carrington, jak to miał w zwyczaju, uprawiał sport. Wybrał się na przejażdżkę rowerem. Wtedy też miał ulec poważnemu wypadkowi.
istnieją dwie hipotezy tego wydarzenia. Jedna z nich mówi, że miał to być nieszczęśliwy wypadek, bo pod wpływem nadmiernej prędkości miał zboczyć z trasy i wskutek upadku o kamienie doznać urazu czaszkowo-mózgowego. Natomiast druga, że miała to być zemsta za współpracę z organami ścigania i podczas jazdy miał być uderzony z nadjeżdżającego pojazdu metalowym kijem baseballowym w głowę, po czym miał upaść i doznać wspomnianego urazu. Po tym wypadku Carrington przechodził długoletnie leczenie, a finalnie miał zostać ubezwłasnowolniony z racji wynikającej niepełnosprawności. Dziś mieszka z matką w dawnym domu rodzinnym. Istnieje również trzecia teoria, że cały wypadek, a w zasadzie jego konsekwencje, to sprytna gra manipulacyjna Zbigniewa M., a ten ma tylko dobrze udawać. Z uzyskanych informacji od osób mieszkających w Zgorzelcu usłyszeć można, że po tylu latach od tych wydarzeń Carrington dalej posługuje się jedynie kilkoma zwrotami. W ten sposób z króla spirytusu zostały jedynie wspomnienia z dawnych lat.